sobotę przeprowadzone mają być też sekcje ciał. Wstępne wyniki sekcji pozwolą wstępnie ustalić przyczyny zgonu. Zostaną też pobrane próbki do zbadania alkoholu i innych substancji w ciałach ofiar, dodała rzeczniczka. Pędkowska zaznaczyła, że przeprowadzone wstępne oględziny pojazdu i miejsca zdarzenia przez biegłego w zakresie ruchu drogowego wskazują, że pojazd przed wjechaniem do rzeki dachował. Dopiero szczegółowe badania ustalą, co było przyczyną dachowania, czy były to trudne warunki, jakie wówczas panowały, czy może nadmierna prędkość lub jakaś przeszkoda, powiedziała prokurator. W piątek policjanci i strażacy przez kilka godzin pracowali w okolicach rzeki Wisłok w Pryńczy. Użyty przez strażaków sonar wskazał, że na dnie rzeki znajduje się duży przedmiot, prawdopodobnie samochód. Przed god 16 rok na brzeg wyciągnięto Deutico. W środku znajdowało się 5 ciał, 3 kobiet oraz 2 mężczyzn. Kobiety, w tym 2 siostry, w wieku 19, 18 i 16 lat były od kilku dni poszukiwane. Wyszły z domu 25 grudnia, ostatni raz widziane były w poniedziałek wraz z 2 mężczyznami, jak wsiadały do Deutico. Pozostałe 2 ciała to zwłoki tych mężczyzn w wieku 24 i 27 lat. Jest akt oskarżenia przeciwko Między.Neutron. Marcinowi Dubienieckiemu. W tle wyłudzenia środków z Pefronu i pranie pieniędzy.